zawieźli nas do żor, zamknęli nas, żeby było śmieszniej, w biurze na 4. piętrze służby bezpieczeństwa. Kazali tam siedzieć. Mówię, kurczę, co jest grane. A jeszcze ten kapitan powiedział do mojej żony, wie pani, no proszę się nie martwić, mąż powinien niedługo wrócić. Po jakimś czasie, nie wiem ile to trwało, godzina, dwie, może dłużej, otwierają się drzwi, zabierać się. Zabrali nas z powrotem do Nyski i zawieźli nas do aresztu do Rybnika. No tam już był dramat. Tam już były setki ludzi. Pozamykanych w celach. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Jest cela, która powinna mieścić, nie wiem, 4-5 osób, a tam było kilkadziesiąt osób, na stojąco. Jeden przy drugim. Jak mnie i Mietka dopakowywali do jednej z cel, to drzwi dopychali kolanem. Także byliśmy utkani tam, w tej celi, byliśmy utkani jak śledzie. Co jest grane? Ja zaczynałem się rozglądać po pyskach. Ten znajomy. Jeszcze było ciemno. Zaczęli po nazwisku nas wyczytywać i wyprowadzać. Co było z tyłu głowy? Wiadomo. Jeżeli oni się poważyli na coś takiego, no to różnie może być, a właściwie różnie. Stać ich na wszystko, łącznie na to, żeby nas po prostu zamordować, zabić. Po kolei, po nazwisku nas wywoływali, przeprowadzali jakimś tam korytarzem i ładują nas do suk, do tych więźniarek. Taka więźniarka, ona miała 7 miejsc siedzących, a opychali nas po kilkadziesiąt osób, 30 parę osób do takiej więźniarki. Zamknięta jedna, następna podjeżdżała. W sumie ich było chyba 7, ale tego nie pamiętam, bo nie potrafię tego dokładnie określić. W tym konwoju, w którym ja byłem, to było tych suk 4 albo 5, bo tam te suki rozjeżdżały się w różnych kierunkach, do różnych więzień. Zapakowali nas do tych suk. Samochody ruszają i obserwując przez tą przezroczystą część szyby, któryś tam z kolegów, którzy też siedzieli w tej suce, mówi, kurczę, wiozą nas w kierunku chałupek. O, chałupki to jest przejście graniczne z Czechami. Tak się rozglądamy pomiędzy sobą i między nami jest Baśka Durlak. Ona chyba w Kanadzie mieszka. Dziewczyna, która jest w samej nocnej koszuli. Nie ma na sobie bielizny, nie ma na sobie kapci, nie ma na sobie nic. Mróz, w tej suce jest zimno. Z moich rękawiczek zrobiliśmy jej buty. Założyłem jej moje rękawiczki na stopy, żeby jej nie zamarzły. Z mojego szalika, takie jakieś owiązanie tutaj, prawda, w pasie i poniżej. Miałem taki dość szeroki szalik, więc tutaj takie ocieplenie dla niej zrobiliśmy. Patrzę, następna osoba, Andrzej Czeczot, w kalesonach i w szwetrze, bez butów. Też go wytargali z domu. Prawdopodobnie żona się jego strasznie awanturowała, więc nie pozwolili mu się ubrać do końca i zabrali go tak, jak stał. I tak sobie myślę, zresztą potem to w pewnym sensie głośno było wypowiadane przez różnych ludzi w tym samochodzie. Jeżeli ich kurwysynów stać na takie działania, to znaczy, że mają świadomość swojej bezkarności i mogą zrobić wszystko. I w pewnym momencie ten nasz samochód zjeżdża z drogi asfaltowej na drogę polną. Zaczynają się wyboje, zaczyna się auto chwiać. Patrzymy, drzewa, las, no więc w tym momencie, aż mi teraz skóra cierpnie, jak sobie to przypomnę,
W świadomości jest to, doły są gotowe. Prawdopodobnie po prostu najzwyczajniej nas rozwalą. Będzie trochę krzyku, będzie trochę wrzasku w świecie, ale co z tego, jak już nikt nikomu życia nie wróci. Samochody się zatrzymały, silniki pogasły i cisza, nic się nie dzieje. No to w pewnym momencie słyszymy gdzieś tam z jakiegoś samochodu śpiewy. No te śpiewy zaczynają się przetaczać także do naszego samochodu, do naszej suki. I ktoś, nie wiem, ktoś wpadł na pomysł, słuchajcie, jak mają nam zrobić, mają nas rozwalić, to chodźmy, dajmy im jeszcze popalić. Wywalmy tą sukę. Było nas tylu w środku upchanych, że zaczęliśmy się bujać w prawo-lewo i wywalilibyśmy ten samochód, bo rozhuśtaliśmy to auto do takiego momentu, że czuliśmy, jak się koła podrywają na przemian. Raz z jednej, raz z drugiej strony. I w tym momencie został zapalony silnik i te samochody, jak zaczynało się znowu coś dziać, to podjeżdżały kawałek. Po jakimś czasie już zaczęło się robić jasno. Te auta znowu zapaliły silniki, gdzieś zawracają i wyjeżdżają. O kurczę. Przewożą nas, może rzeczywiście chcą nas przewieźć do Czech przez granicę, a tam wsiąkniemy jak kamień w wodę. Ale nie ten kierunek. Wyjechali gdzieś tam z powrotem na tą drogę, jedziemy. Ja jeździłem z Żor na manifest przez Szeroką i w pewnym momencie patrzę przez tą blendę, widzę tam na zakręcie tej drogi, która prowadzi z Szerokiej, jest taka figurka, właściwie nie figurka, jest krzyż. Mówię, kurczę, to jest przecież ten krzyż, wobec którego ja przejeżdżam codziennie. Mówię do tych ludzi, którzy tam są ze mną w suce, ja mówię, słuchajcie, jedziemy do Szerokiej, kurczę, do więzienia. Rzeczywiście tak było. Wjechaliśmy do Szerokiej, skręt w prawo, jedziemy w stronę aresztu, w stronę więzienia. Właściwie to jest zakład karny. No i brama, pach, słychać, jak się otwiera. Chyba mieściły się między dwoma bramami trzy suki. Ja byłem w drugiej. Wyczytywano nas po nazwisku. Wychodziliśmy z tej suki, jak na jakimś koszmarnym filmie. Od bramy do bramy. Zomowiec z kałachem, zomowiec z psem. Z kałachem, z psem, z kałachem, z psem. Prawdę mówiąc, prawie że na kontakt. Psy bez kagańców. No i my wychodząc, ja mówię, będąc w drugiej suce, z tych trzech, które tam były między bramami. Miałem kurtkę takiego rudego koloru, która mi sięgała tak 10 cm powyżej kolan. To od brzegu tej kurtki do kolana i poniżej miałem całe spodnie mokre od psich nosów. Czyli te psy, one nie ugryzły, ale były tak trzymane, że dotykały nas. Także mówię, od końca kurtki do kolana, tak za kolaną miałem całe spodnie mokre. Przechodząc od tej drugiej suki, prawda, poprzez pierwszą sukę do następnej bramy. No. Gdzieś tam nas skoszarowali w jakimś pomieszczeniu i był tam ten telewizor, został włączony. No i pamiętam wtedy, przemówił generalissimus i dowiedzieliśmy się tak naprawdę, dlaczego gościmy w tym przybytku.